piąta rano, tak długo spałem, podejdę jeszcze zobaczyć zamek, zwinę ten majdan i jadę, bo dzisiaj mam planie przejechać przez Góry Świętokrzyskie, aż tam po Kotlinę Sandomierską. No i jadę tam do mojej rodziny, do mojej bazy w miejscowości Kozodrza. Pogoda niemal idealna, nie ma ani trochę wiatru. Jak tak się utrzyma, będzie się fajnie jechało. Lecimy. Środa, 15 lipca, 7:56. Bardzo długo pakowałem te wszystkie graty i późno wyruszam. Ale dokąd dojadę, dotąd dojadę. Przez Wyżynę Kielecką aż do Kotliny Sandomierskiej na pewno dojadę. Jeszcze tylko muszę rower odpiąć, bo go profilaktycznie na noc zapinam. Mam takie zapięcie, takie byle jakie, ale zawsze to narobi hałasu i przy namiocie będę słyszał. To właściwie jest napięcie do laptopów, ale ja go sobie tutaj wykorzystuję do roweru, bo jest długa linka. Rynek w Chęcinach. Bardzo ciekawy, bo taki pochylony. Bardzo ciekawy. Tu jeszcze kościół i zamek. Pięknie. Krótka rundka po rynku i lecimy na trasę. Taka studnia jak z Kazimierza Wielkiego. Urocze miasteczko Chęciny, ale nawierzchnię tutaj mają brukowaną, więc lubują się w brukach. Miasteczko położone do tego zamku pięknego. Jak to pięknie wygląda. Tam wyjeżdżam z Chęcin i teraz muszę przeciąć tą bardzo ruchliwą drogę. Tam jest taki most pod spodem. I tamtędy pojadę. Zobaczcie, jak pięknie widać Góry Świętokrzyskie. A tu jest taka specjalna trasa dla rowerów i pieszych. Dzięki Bogu, bo to jakby się nawigacja pomyliła w tym aspekcie, to miałbym problem. Ale fajnie, lubię takie skróty śliczne. Rzeka Bobrza. To loch, choroba, szkła porozrzucane. Nie dobrze. Jadę bokiem, bo w sposób na tej trasie nawet bardzo dużo. Chcę przejrzeć, może te ognienie coś się nie wbiło. I wreszcie w tym miejscu uciekam od tej ogromnie ruchliwej drogi, gdzie jechałem chodnikiem. Przejadę na drugą stronę.
wykrętem. Ale ładne miejsce. Tak. Dobrze jadę. Patrzę w nawigację. Wygląda, że tak. Snuję się takimi bocznymi drogami. Będę zaraz tutaj skręcał w prawo. Tak mi nawigacja pokazuje. To właśnie tutaj. Przed miejscowością Kowala. Tak. Pogoda dzisiaj jest jeszcze lepsza niż wczoraj. Ani jednej chmurki na niebie. I chyba cieplej. Równo godzina 9. Dopiero 12 km przejechałem. Ale zatrzymałem się w Chęcinach, bo chciałem zobaczyć ten malowniczy krajobraz miasta na tle zamku. I te uliczki czarujące. Tak, tutaj skręcam na miejscowość Kuby Młyny. Z tego co pamiętam, to tam powinienem gdzieś dołączyć do szlaku Green Velo. Pięknie jedzie. Podjazdy, zjazdy. Już czuję się górski teren, ale pogoda dopisuje. Taką pogodę to można jechać cały dzień. Coś pięknego. Plan jest teraz taki, żeby w miejscowości Kuby Młyny dołączyć do szlaku Green Velo i tym szlakiem już kierować się w stronę Wisły, w stronę Kotliny Sandomierskiej. Do przodu. Tu się leci. Najlepsze drogi to właśnie są takie. Las, trochę cienia, idealna nawierzchnia. Można naprawdę odpocząć na rowerze. I to spokojnie, nawet w szosowym rowerze. Droga jak marzenie. Przypominam, że jestem w okolicach miejscowości Kuby Młyny i szukam tego szlaku Green Velo. Tak, wszystko się zgadza. Wyjechałem z trasy i już mamy znaki szlaku Green Velo. I teraz częściowo tym szlakiem, częściowo swoimi drogami, które sobie tam opracowałem, kieruję się w stronę ujazdu, gdzie znajduje się największy zamek magnacki Krzysztopór. Tak, już drogowskazy szlaku Green Velo, Worków, Raków. Jaki piękny, malowniczy mostek. A po mojej lewej stronie ten obiektyw nie pokażę może dobrze, ale widać ta góra z nadajnikiem na górze, Święty Krzyż, 594 metry nad poziom morza. Druga co do wysokości góra, czy wierzchołek tutaj w Górach Świętokrzyskich po Łysicy najwyższej, troszkę wyższej. Trasa Green Velo świetnie oznakowana, jak na razie prowadziła zupełnie bocznymi drogami. Nawierzchnia cały czas asfaltowa. Bardzo równa. A teraz widzę, że wyjechałem na jakąś główniejszą drogę i mam skręcić tutaj jakimś takim SM4S-em. Tak, tutaj. Po drugiej stronie. Może po drugiej stronie.
tędy. To jest zalew. Podjadę zobaczyć, co to jest za jezioro zaporowe. Coś większego. Puste wody jeziora Borków. I oto to jezioro. Pierwszy raz tutaj w tym miejscu nawet nie wiedziałem, że takie duże jezioro jest to jezioro Borków. Tam jakaś plaża z tyłu. Fajne miejsce. Piękne. I pogoda też ogromnie udana. Jezioro Borków, a przede mną pierwszy mor, który dzisiaj napotykam. Miejsce obsługi rowerzystów, ale ja tutaj się nie zatrzymuję, bo nie mam też potrzeby. No pięknie. Kolejne oznaczenia na Greenwellu. Raków 27, Iwaniska 54 km. Lecimy. Cały czas Greenwellu do przodu. Podjazdy są takie przyjemne. Samochodów nie ma. Nawierzchnia ideał. Świetna droga. I dobrze oznakowana. Nie potrzebuje nawigacji. A nawet tam widać, kamerka nie odda, bo to daleko. Kolejną tabliczkę Greenwellu. Także wszystkie tabliczki są bardzo czytelne i dobrze utrzymane. Cały czas Greenwellu, czyli wschodni szlak rowerowy. Droga wąska na jedno auto, ale ruchu nie ma. Jedzie się świetnie. Raków 21. Pięknie. Ponieważ już pojeździłem w swojej karierze trochę po Greenwellu w różnych miejscach i w okolicach Augustowa i na Podlasiu, w okolicach Wigier, mogę powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o ten typ roweru, trasa jest idealna. Asfalt, las, zerowy ruch, czyli odpoczynek na rowerze. Jednym słowem, nie dość, że można rozwinąć fajną prędkość, to jeszcze odpocząć od tych samochodów i posuwać się zgodnie z planem wycieczki. No, wadą jest może to, że na razie poza lasem nic nie widzę, ale podejrzewam, że za chwilę dojadę do jakiegoś kolejnego fajnego punktu. Miejscowość Ujne. Jaka piękna architektura. I kolejny mor na Greenwellu. Tutaj ładnie oznaczony. Tutaj Greenwellu przechodzi drogę taką szutrową. Ale niezła, nie jest shooter ani ostry, ani grząski. A też takie spotykałem na Greenwellu, tam w okolicach Augustowa na przykład. Tak, to jest ten szlak Greenwellu. Fajnie obity, drobny shooter, dobrze zmielony. Jedzie się bardzo dobrze. I jakaś jest taka przygoda w tym wszystkim, takimi lasami.
za głównym nurtem, czyli tędy. Ja jadę tędy, a po mojej lewej stronie cały czas główne pasmo Łysogór. Tam nie wiem, czy to ten obiektyw pokaże, ale widać tą wieżę betonową radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego na Świętym Krzyżu. Piękne, piękne okolice. Góry Świętokrzyskie. Bardzo blisko. Kolejny mor, drogowle, ale spotkałem już dwie grupy rowerzystów na tym szlaku Greenvelo i może trzy samochody od tego czasu, co tu jadę, dosyć długo jadę, także dobrze dobrali przebieg tego szlaku, bo dzisiaj jest dzień powszedni, a ruchu nie ma, także świetnie. A my prosto na Iwaniska. Tak, rynek miejscowości Raków. Proszę bardzo, tutaj kolejny mor. Greenvelowski. Pięknie. Zatrzymałem się chwilę w tym miasteczku uroczym. Zjadłem drożdżówkę, zapiekankę. No, miałem ochotę. A teraz jadę na Iwaniska. Tak, są już drogowskazy. Interesującym mnie kierunku Greenvelo tu skręca. Ujazd 27. Kolejna tablica rozjazdów na Greenvelo. Ona pokazuje nurt główny, którym ja jadę, i warianty, którymi można dojechać do różnych atrakcji. A ja jadę tędy. I mam kolejny mor. Co tu jest napisane? Rakówka. No i są zabawki, myśleweczki. Sobie mogą rowerzyści się pochuśtać. Iwaniska 18. Jakie piękne tereny Wyżyny Kieleckiej.
coś pięknego. Wciąż bardzo dobra droga z bardzo małym ruchem, praktycznie z zerowym ruchem. Ja tutaj jadę pod górkę, raz z górki, raz pod górkę, a tam gdzieś w oddali majaczą Góry Świętokrzyskie. To może być pasmo jeleniowskie, chociaż dokładnie nie wiem. Piękna pogoda i się świetnie jedzie z góry i teraz będzie piękny zjazd. Muszę kamerkę schować, żeby mieć dobrą kontrolę nad rowerem. Tak, i teraz mamy stromy zjazd. Tutaj w Marianowie ostro w lewo. Wow, jaki stromy zjazd. 335 metrów nad poziom morza pokazuje mi tutaj altimetr. Kolejny mor i lecimy. Jaki świetny szlak. Nie bój się, piesku. I teraz tędy. Co ty, pieseczku, tu szukasz? Zgubiłeś pana? Tak, to przede mną to są pasmo jeleniowskie i w głębi to pasmo ze Świętym Krzyżem na górze. Widać ten maszt Centrum Nadawczego. Gdzie te pieski tyle wędrują? Gdzie ty, piesku, tak wędrujesz? A tam drugi wędrowiec. Drugi wędrowiec. Iwaniska szóstka, to już blisko. Lecimy tutaj. Tędy, tak? Już bardzo blisko do Iwanisk. A jeszcze jedna chyba miejscowość. I pięknym zjazdem wjeżdżam do Iwanisk. Tak. Rynek w Iwaniskach, taki zarośnięty. Kościół, a ja tutaj lecę. Haliszka. A my jedziemy prosto. To jest taka ścieżka rowerowa. O, 4% podjazd. Czyli tyle co nic. I już tutaj przy mojej ścieżce rowerowej po drugiej stronie ulicy okazała budowla
ruiny zamku Krzysztopór. No faktycznie jest wielka. Wielka budowa. Kochani, godzina 15. Ja przyjechałem ledwie 86 km, ale dojechałem do bardzo pięknego miejsca. Miejscowość Ujazd, za moimi plecami ruiny zamku Krzysztopór. Podobno, z tego co czytałem, największej tego typu rezydencji magnackiej w Polsce. Wyśmienicie to wygląda. Pięknie to wygląda. Prezentuje się wspaniale. Ciekawe, jak to wyglądało w latach świetności. Ten niewątpliwie przepiękny niegdyś pałac został wybudowany prawdopodobnie w 1644 roku przez ówczesnego wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Osolińskiego. Zaledwie kilkanaście lat później zamek został zajęty przez Szwedów, którzy poczynili w nim ogromne zniszczenia. Tak wielkie, że późniejsi właściciele nie byli już w stanie wyremontować tak ogromnej budowli. Przejeżdżam tylko, bo zwiedzanie tego obiektu zajęłoby ze 2 godziny. Nie mam tyle czasu. Chętnie bym tu dłużej się pokręcił, ale jest godzina 15.10. Przejechałem dopiero 87,5 km. Trzeba lecieć dalej. Jadę w kierunku Doliny Wisły. Jakoś ją przekroczę albo promem, albo mostem. Zobaczymy, jak mi będzie lepiej. I lecę na Kotlinę Sandomierską. No, na Greenvelu są strome zjazdy momentami. Ja się na takim piasku wywróciłem. Teraz tak zachowawczy jeżdżę, takie zakręty. Jaka piękna trasa. To jest też Green Velo. Kierunek Ujazd Sandomierz. Około 40 km do Sandomierza. Ale nie wiem, czy na Sandomierz dzisiaj będę się pchał. Takie wąwozy jak w Sandomierzu. Piękna trasa. Tu już takie widać ściany lesowe. O, brakuje mi ręki do hamowania. Muszę się asekuracyjnie tutaj pozbyć tej kamerki. Zobaczcie, jakie piękne wąwozy. Cudo. Podjazd też niezły. Podjazd stromy dosyć. Przełożenie trzeba dać konkretne. Fajnie się zjeżdżało tymi wąwozami do Doliny Rzeki. A teraz trzeba się wydrapać z portem na górę. Ale mimo wszystko warto. Tu jest podjazd konkret. Będę się w domu sprawdzić, ile to procent. Ale po przełożeniach widzę, że 10% to nie jest, tylko więcej. Masakra. Ale dobrze, że tych podjazdów jest kilka tylko. Ryneczek w Klimontowie. A, kolorze przestał ten kolor. To jest Green Velo cały czas. Przynajmniej takie znaki tutaj są przy tej drodze. Ponieważ mam pewien cel na dzisiaj,
odbiłem ze szlaku Green Velo w kierunku miejscowości Postronna. Tu się już krajobraz zmienia. Widać, że to jest Wyżyna Sandomierska, należąca do Wyżyny Małopolskiej. Już inny region troszkę. Tutaj dookoła cały czas sady. Niskopienne drzewka owocowe. Miejscowość Postronna. Jadę tutaj w okolicy miejscowości Postronna. Zobaczcie, jak drzewka oblepiono owocami. Tutaj wiśnie na takich niskopiennych drzewkach. Tam jabłonie widziałem. Tutaj co to jest? Też jabłonki. Piękne. I kieruję się w stronę rzeki Wisła. I chciałbym się dostać dzisiaj do rodzinnego domu moich bliskich. Tam będę nocował. Wszędzie sady, pięknie. 110 km Zbigniewice. Miejscowość Koprzywnica, do której dotarłem od innej strony, ale zupełnie lepszą drogą się tej nawierzchni jeszcze zakupy zrobiłem. I tam ta pierwsza droga, niby Green Velo, okropna. Nawierzchnia fatalna. Rynek w Koprzywnicy. Zależy mi na tym tromie w Ciszycy. Mam nadzieję, że jest w ogóle na chodzie. No ale spróbujemy. W końcu jest się na wakacjach. Mamy czas. Na tromie chciałbym przeciąć Wisłę i dostać się do Tarnobrzega. 121 km przejechane. Miejscowość Błonie. Tutaj wszędzie sady. Już się ciągną kilometrami te sady. Ale zerknąłem na altimetr i widzę, że 151 metrów nad poziom morza mi pokazuje. A miałem dzisiaj w wielu miejscach dobrze ponad 300. Także widać, że tu się zaczynają już rejony wiślane. I za chwilę Kotlina Sandomierska. Mam nadzieję, że na tym promie uda mi się przekroczyć Wisłę i znajdę się w Tarnobrzegu. Zobaczymy. Jak to może być takie malutkie drzewka, a tak oblepione jabłkami? Jak to jest możliwe? Zbliżam się do Wisły. Już czuję zapach nawet tej Wisły. Wszędzie sady. I nisko. 140 nad poziom morza. W tej miejscowości jest ten prom rzeczny przez Wisłę. I tutaj będę próbował przeprawić się na drugą stronę. Tak, jest strzałka na prom. Czy jadę dobrze? Co my tu mamy? Miejscowość się kończy. Obszar Natura 2000. Pięknie. Znak na prom jest. Ale jest znak. Ale czy jest prom? Wał Wiślany. Tutaj nie ma wiślanej trasy rowerowej. Ona się kończy w Szczucinie. Wow. Ale dziurawa droga. Jak dla czołgów. Droga, słuchajcie, tragedia. To jest po to chyba, żeby zniechęcić potencjalnych użytkowników tego promu. Ale jest promyk nadziei, bo zanim tutaj uruchomiłem kamerkę, to jeden samochód wyjechał tam od strony rzeki. Mam nadzieję, że przyjechał po prostu z Tarnobrzegu promem. A nie tylko przejechał się i wrócił. Zobaczymy. Ryzyk fizyk, jak to się mówi. Byłoby fajnie, żeby był ten prom tam i jeszcze chodził dzisiaj. Znak z napisem wjazd na prom, a tam ktoś coś
robi, czyli tam chyba prom będzie. Byłoby fajnie. A po drugiej stronie już zabudowania miasta Tarnobrzeg. Droga to chyba po prostu jeszcze taka jak to z przeprawy czołgowej. Tak, zabudowanie Tarnobrzega i nasza polska Wisła piękna. Dobra, dół! Dół, dół! No, pięknie. Coś się panu płaci? No, 3 zł. Okej. Pięknie ta Wisła wygląda, szeroka tutaj. Bardzo. A tutaj takie prowadzenie, żeby nurt chyba nie porwał tego. No i rowerek jest tutaj na promie. Renifery to stadami padają. Jest jeden samochód jeszcze tutaj ze mną. Woda w Wiśle taka sobie, ale po tych upadach to pewnie zabrało wszystko. I te kółka prowadzące, tak, żeby nie ściągało. Jak jest jakoś więcej, jak to może nie to co, jestem na Podkarpaciu. Prawda? No, na Podkarpaciu. W Galicji, no świetnie. Galicji. Do widzenia. Do widzenia. Udało się. Prom czekał przy nadbrzeżu. Praktycznie wjechałem, pan podniósł pomost i żeśmy ruszyli, także jestem zadowolony. Tym samym jestem w województwie podkarpackim, w mieście Tarnobrzegu, w ziemiach dawnej Galicji za czasów zaboru austriackiego. No to teraz jadę w kierunku mojej rodziny, czyli do miejscowości Kozodrza. To oryginalna wieża ciśnienia. Tak na brzegu stąd widziałem gdzieś kiedyś. O, wieżec 985. Wyjeżdżam z Tarnobrzegu. Jadę wzdłuż tak zwanej Wisłostrady. Kawałek dalej wał Wiślany, a ja jadę taką wygodną ścieżką rowerową, która prowadzi do jeziora Tarnobrzeskiego. I myślę, że to jezioro Tarnobrzeskie za chwilę będę widział. Bardzo żyzna musi być ta ziemia nadwiślańska, skoro takie palmy tutaj rosną. Z kokosami nawet tam widzę. Jezioro Tarnobrzeskie. Rzucę okiem. O, to jakiś remont jest. Kilka kilometrów za Tarnobrzegiem po drodze mijam jezioro Tarnobrzeskie. Kiedyś było to wyrobisko kopalni odkrywkowej siarki rodzimej. Wykopano taką wielką odkrywkową przestrzeń do głębokości w niektórych najgłębszych miejscach ponad 100 metrów. Później, kiedy okazało się, że siarkę taniej produkować z ropy naftowej, straciło na znaczeniu właśnie takie kopalnie odkrywkowe. Zostało to zlikwidowane. Obszar został wypłycony do głębokości 40 metrów. Przykryty 400-hektarową folią. No i obecnie jest to kąpielisko dla Tarnobrzega. Piękny akwen. Podobno bardzo czysta woda. Zresztą tu zaraz obok sama Wisła. Także tutaj jest taki teren wodniacki. Ponieważ wzdłuż jeziora Tarnobrzeskiego trwa
remont i ta ścieżka rowerowa, promenada jest nieczynna. No wskoczyłem na Wisłostradę i tędy będę jechał na razie w kierunku Mielca. Nie lubię takich dróg, ale o tej porze obciążenie ruchem jest małe, także można spokojnie jechać. Tak, ja opuszczę miasto Tarnobrzeg. Ładnie się zmobilizowałem i zdrowo sypię teraz, nawet 27, 26, no tak się staram, bo już 19.30. Nogi świetnie podają, pięknie się kilometry topią, już niedaleko. A tu są tory, widzę, że do Mielca. No już gmina Mielec. I wjeżdżam do Mielca, jednego z miast centralnego terenu przemysłowego, utworzonego przed wojną. No, tutaj wyspecjalizowano w przemyśle lotniczym. Jest zakaz ruchu rowerów, ale jest ścieżka rowerowa. Mielec wita, super. Skrzydła. Systemu lotnictwa. Już powoli wyjeżdżam z Mielca. Jest godzina 20.52. Przejazd przez Mielec zabrał mi bardzo dużo czasu. Tam jest wszędzie zakaz ruchu rowerów i zrzucają rowery na takie ścieżki rowerowe, takie chodniki właściwie, z tymi takimi niefajnymi wyjazdami z posesji. Teraz kieruję się w stronę miejscowości Tuszyma, Przecław, Ocieka. No i tu jest koniec Mielca dopiero. Myślałem, że wcześniej. Miejscowość Rzemień z bardzo atrakcyjnym zamkiem. No, ale to nie dzisiaj. Nie o takiej porze. Ale warto tam zajrzeć. Miejscowość Tuszyma, 21.03. No, już jest ciemno. O, tu mamy już drogę na Kolbuszową, z którą już kiedyś jechałem. Dębice, 24 km. Nawet się fajnie z tego Mielca jechało, bo jest pobocze. Tędy już jechałem z Przecławia. A teraz pojadę na tym rądku. O, jak fajnie jest, nawet dla rowerów specjalna ścieżka. Tak, tędy już jechałem. Obrót na rądku. Tam w tamtą stronę jest miasto Przecław. Wisłoka i most na Wisłoce. Tak, Dębica jest tędy. Tak, to jest to moje miejsce, gdzie zjeżdżam. Na Robczycy. A dokładnie nie jadę do Robczyc, tylko na Ocieka. Proszę bardzo, Robczyce, aż niedaleko. I oto jaka niespodzianka, zobaczcie. Na finiszu, dosłownie parę kilometrów przed końcem,
tory rozkopane, zakaz ruchu, zobaczymy czy tam się gdzieś da przepchać, rower zawsze można przepchać. Dało radę przepchać, przynajmniej jadę bez specjalnego towarzystwa samochodów, no bo auta nie przejeżdżają, a rower zawsze jakoś można przepchać. Wola Ociecka. I oto już miejscowość Ocieka, czyli właściwie to jest docelowe miejsce. Kawałek dalej w lesie jest dom mojej rodziny. Jak on się udaje. Tak, i oto z nami Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjski. A tu już jest ciemno. 192 km w tym momencie na ośce. Tak, praktycznie jestem u celu. Przejechałem do tego momentu 194 km. Dosłownie kawałeczek jeszcze. Ja sobie wyłonię w tym lesie dom, w którym mieszkają moi bliscy. No, zdziwię się, bo się nie zapowiadałem, bo myślę sobie, coś się zdarzyć może zawsze. Będę czekać, ja nie dojadę. No, później jeszcze powiem, jakie były parametry jazdy. No to do zobaczenia. Wczoraj mi się nie udało podać, dlatego dzisiaj podaję. Otóż przejechałem 195 km. Czas ruchu 10 godzin 34 minuty. Czas postoju 3 godziny 50. Całkowity wzniósł 930 metrów. A kto tu się koło mojego rowerku kręci? Kicia przyszła piękna, tak? Tutaj. Przyjechałem wczoraj, tak cichutko się rozbiłem. Tu mają młodego psa, który jakoś tak nie wyczuł dokładnie, kto to jest. Że za 50 minut po ciemku miałem rozbity namiot, miałem wyłożone wszystkie rzeczy do środka i już właściwie spałem w śpiworze. Rano przyszli, zobaczyli, że stoi namiot i wielkie zdziwienie. Także zrobiłem mi niespodziankę. Dzisiejszy dzień to jest dzień na odpoczynek, bo pogoda ma się popsuć. Zresztą już się coś tak teraz zaciąga od północy. Będę chyba chował namiot, żeby mi go nie zalało. A na razie tutaj niebo widzę. Z tej strony jest błękitne. Tam coś takiego się ciemnego dzieje. No to nawet się dobrze składa, jeżeli miałbym tutaj się zatrzymać. Akurat dzisiaj. Słuchajcie, w nocy niesamowita sprawa. Myślałem, że strzelają. Tutaj mają takie urządzenie do odstraszania zwierząt, bo tutaj ta zagroda jest w lesie i zobaczcie. Pociąga się za taki sznurek. I ciężki przedmiot uderza w dennicę takiej wielkiej beczki. W nocy oni tym pociągali. To wiele razy. Ja myślałem, że to jakieś polowanie, albo strzelają. Przy czym nie wiedzieli o tym, że ja tutaj nocuję. Bo rozbiłem się tak cichutko, ukradkiem, że nie spodziewali się w ogóle, że tutaj może ich kuzyn spać. Jaki fajny ty jesteś. No, chodź, chodź, chodź. Chodź, jaki ty jesteś fajny, chodź. Ja ci, no właśnie takie coś w nocy ze 4 razy. No. To jest ciekawe. Ja wstałam, puściłam taką serię. Jedyne w swoim rodzaju urządzenie do odstraszania dzików, saren i jeleni. Ponieważ dom moich wujków jest położony w środku lasu, w otoczeniu lasu można powiedzieć. I zwierzęta wychodzą z lasu, podgryzają im ich uprawy. Wujek wymyślił takie specjalne urządzenie. Sznurek o długości, nie wiem ile tutaj jest tych metrów, może ze 100. I tutaj jedyne w swoim rodzaju urządzenie. I wyobraźcie sobie, oni nie wiedząc, że ja tutaj śpię, walili w nocy tym urządzeniem, a ja w tym namiocie myślałem, że to jakieś polowanie jest, bo to naprawdę w środku nocy takie uderzenia są bardzo donośne. Taka przygoda. Do zobaczenia. Pokażę jeszcze raz.